Siemano! Z tej strony Araulen, witam was w trzecim odcinku z SFA 13. Tak, to już trzeci odcinek i dzisiaj będziemy sobie obsiewali tamto poletko. O właśnie. Ostatnio kultywowaliśmy, udało się to zrobić na jednym odcinku. Odcinek troszkę failowy był, ale ten odcinek, mam nadzieję, będzie lepszy. Tutaj odepniemy nasz kultywator i pojedziemy sprzedać przyczepę na zwierzaki, żeby można było kupić siewnik, bo tam mi troszkę brakuje 2000 chyba, czy coś koło tego. Więc sprzedamy tą przyczepę, bo na razie nie planuję hodowli zwierząt i będzie spoczko. Podepniemy ją. Podepnij. Okej. Trochę to jakoś tak wysoko? Czy to tak powinno być? Można jechać, więc chyba... Okej. Spróbujemy, jak nie, to tamtym traktorkiem pojedziemy. I gdzie jest sklep? Ja się pytam. Gdzie jest sklep ze skupem? Nie orientuję się za bardzo. To jest tu. To jest tu. Więc muszę z farmy wyjechać i w lewo. Okej. Wybaczcie. Ciśniemy 20 na godzinę. I znowu schowałem HAD. O, nie lubię nagrywać, gdy nie mam HADa włączonego. Ała, jak rzuca. Ja pierdzielę. No. Okej. Teraz, jeśli się nie mylę, prosto powinniśmy cały czas jechać. Tak, nie jest aż tak daleko nawet. Chyba tam widać nawet. O kurcze. No ten traktor to nie był zbyt dobry wybór. Do tej przyczepy. Ale może jakoś zajedziemy. Nie chce mi się tam tego traktora wyciągać. Ze względu na to, że tam jeszcze gorzej się kieruje niż tutaj. To nie są traktory dostosowane do kierowania klawiaturą, a kierownicy nie będę specjalnie kupował do symulatorów farmy, bo to troszkę bez sensu. Jeszcze nie wiem, co z tego wyjdzie, ale nagrywam dźwięk, mój dźwięk w inny sposób, zarówno moim żałosnym mikrofonem, jak i kamerą cyfrową. Czyli wydaje mi się, że ten mikrofon jest naprawdę fajny i jeśli to wypali, no to wrzucę wam odcinek z naprawdę fajną jakością dźwięku. Mam przynajmniej taką nadzieję. Wrzucę wam, ale nie wiem jeszcze, co z tego wyjdzie, nie wiem, jak będzie to nagrane i czy kamera mi się nie przegrzeje przy takim dość długim odcinku. A jeśli coś, no to niestety będę musiał wrzucić wam z mojego starego mikro i będziecie musieli poczekać do jakiejś połowy lutego, aż kupię nowy profesjonalny mikrofon. Tak, to już postanowione. Ale jeśli się uda, no to takim fajnym smaczkiem będzie ten głos mój nagrany z kamery bezpośrednio, gdzie ten mikrofon jest naprawdę fajny. Okej, gdzie tu jest skub jakiś? No w późmie. Okej. Zareagowało na komendę, cudownie. By the way, czy to jest na pewno sklep skup masz? Czy nie bardzo? Nie widzę tu miejsca na sprzedawanie maszyn. No kurczę, nie kpijcie sobie ze mnie. To jest jakiś młyn. Ja pizgam, jaka ta mapa jest ogromna. A tu? To jest miasto. To tu nie ma nic więcej. Gdzie tam jest możliwość? Tu jest stacja benzynowa chyba. Chyba. Tak, to jest stacja benzynowa. Tu jest nasze pole. Tam wyżej już nie podjadę. No to... Gdzie jest ten... Gdzie jest jakieś miejsce na zostawienie maszyny? Ja się pytam. Tu coś jest. Ale rzuca, ja pizgam. No. Dobra, jak ją teraz sprzedać, że tak się spytam? Nie ogarniam tego zbytnio. Tu widać właśnie moje braki w SF-ie. Bo wspominałem o tym właśnie w pierwszym odcinku bodajże, że to tak różnie będzie. Doświadczenie przemieszane z kompletnym jego brakiem. I tutaj właśnie to się pokazuje. To tutaj będzie, czy typowo w historycznych? To nie jest tego typu przyczepa. To będzie w historycznych, wiecie? Historyczne i transport. O właśnie. To ale dobra, ale tu mogę kupić, a jak ja mam to, a jak to mogę sprzedać? Ups. Co wybrać? O. Dobra, połazimy tu chwilę. Można to kliknąć? Ale to jest sklep. A gdzie ja mogę to sprzedać? O kurczę. Okej, jestem z powrotem. Dowiedziałem się co i jak. Otóż zrobiłem głupi błąd, bo nie kombinowałem, jeździłem w kółko, a okazało się, że wystarczy wcisnąć przycisk TAB i mam opcję sprzedaży. Więc w tej chwili to sprzedajemy. Okej. I mamy 15 150 i możemy wracać do domu. Może już kupimy siewnik przy okazji. Kup. Okej. Narzędzia. Siew. Siewnik kup. Mam nadzieję, że ten traktor da sobie radę z tym siewnikiem. Bo jak nie, to będzie fail. A jak nie, to będę musiał kupić historyczny siewnik. Tylko... Gdzie ten siewnik znowu jest? Pewnie na farmie. Zgadza się? Ups, nie w tą stronę chyba. Tutaj. Tak, zgadza się. Moment. Wróć. Jak tu? Kurczę. Chcę jakoś tu wsiąść. Chcę jakoś tu wsiąść. Ale podejrzewam, że znowu nie będzie takiej opcji. Zatrudnimy jednego pracownika. Sebastian Spencer. Sebastian. No. Idź tutaj, hopie. I może wtedy będę mógł się przesiąść. Może. Podoba mi się ten zaawansowany system sterowania pracownikami w tej grze. Naprawdę godny podziwu. Fendt. Wysiądź. Dobra, mogę tutaj wsiąść? Podejrzewam, że nie. Kurde mać. A zobaczymy jeszcze, ile kosztuje siewnik historyczny w razie czegoś. Siew historyczny. 3500. Źle zrobiłem, wiecie? Trudno, sprzedamy jeszcze ten traktor. Letnio-zimowa wyprzedaż. Ale cóż, sprzedamy ten traktor i kupimy jeszcze ten historyczny siewnik w razie czegoś, wiecie? Tylko, czy ja zaś będę mógł trafić na farmę? Sprzedaj. O. I kup. Dobra. Teraz idziemy chyba na piechotę na farmę. Spoko. Bo jak zwykle nie ma możliwości przesiadania się. Przejechać. A w ten sposób mogę. Okej. I teraz wysiąść. Dobra. Traktor już jest mój. Odczepimy pługi. Nie, no teraz normalnie skręca. Nie wiem, co jest grane. Spoczko traktorek teraz. A przedtem coś nie tak było. Czekajcie, jeszcze sprawdzę, czy się dźwięk nagrywa. Okej, wszystko jest tak, jak powinno być. Wysiadamy. Odczepiamy. Jest siewnik. Jest siewnik, podepniemy go. Z tamtym to by niepotrzebnie wydałem pieniążki na to, ale by the way, czy ja mam, trzeba będzie zobaczyć w piwnicy, czy ja mam jakieś ziarno do siewu, bo jak nie będzie, to dopiero będzie problem. Wszystko przeciwko mnie i w ogóle nie mam żadnego namysłu ekonomicznego, kompletnie. Gdzie jest piwnica? Tu? Nie, tu. Zamknij. Raz, dwa, biegaj! Też nie. Ła! No. Gdzie jest piwnica? Albo stodoła, albo coś tutaj. Jajuszka. I oczywiście nie mam ziarna. Ile mam na koncie? 2950. Muszę jechać do miasta. Kurczę, koniecznie do miasta. Do miasta jest daleko strasznie. No to będziemy musieli podjechać ponownie tam. Może coś kupimy. Nie mam przyczepy. Ile przyczepa kosztuje taka do transportu? Nie będą historyczne. I transport. Transportu Bell. A to co? Do przełomu produktów twojej farmy. $2000, kupimy tą przyczepkę. Tylko nie wiem, czy będę w stanie kupić jej jakiekolwiek ziarno, a nie prasę, by można było sprzedać też, ale kurczę, tyle jeżdżenia. Podepnij. No tu też tak? No tu się opuszcza na szczęście. Okej. Jedziemy. Jedziemy. Jak to wyłączyć? O. Ok, jesteśmy już tutaj na miejscu. I spróbujemy coś kupić. O ile cena nas nie przerazi. Pszenica. Ile tej pszenicy? Jak to za mało przestrzeni, by magazynować towar? To ile ja tu mogę tego wsadzić? Ile to kosztuje przede wszystkim? Pszenica. Nie wiem, za 20? Za mało pieniędzy. 10? Okej, ale... Nie! O fuck. O man. No dobra i... Otwór zamknij. O fuck. Dobra, ale co mam z tym teraz zrobić? Ja myślę, że to jakieś worki albo coś. Czy jest tam słonecznik? Dobra. Będziemy kombinować. Chociaż obawiam się, że nic z tego nie wyjdzie. Dobra. To wracam na farmę i widzimy się za chwilę. Okej, dojeżdżamy na farmę i będziemy kombinować, jak to cudo zużyć. Mam nadzieję, że podjadę już siewnikiem i cudownie się to napełni. A jeśli nie, to będzie problem. Dość duży problem. Ewentualnie mam pomysł. Silosy. Wsypać to do silosów, później podjechać siewnikiem i to napełnić. Tak trzeba będzie zrobić. Nie będę nic się bawił w takie rzeczy, jakieś napełniania. Chociaż nie. Podjadę do silosów i raz, dwa to ogarniemy. Okej. I z góry was przepraszam. Tam pisałem jeszcze pod odcinkiem za brak dużej ilości odcinków we ferie, tak jak wam obiecałem, bo obiecałem, że będzie ich więcej, a tak naprawdę było jeszcze mniej. Ale cóż, przyznam szczerze, co to ma być? What the... Okej. Nieważne. Przyznam się szczerze. Dobra, wysypujemy. Przyznam się szczerze, że nie chciało mi się, miałem strasznego lenia. A teraz w tym tygodniu postaram się wam to jakoś... What the hell? No syp to, dziadu. Pieruński dziadu. Spoko, tutaj nie ma żadnej pszenicy. Nie znoszę, gdy mi nic nie idzie. Wymagana podfunkcja włączona. Co? Tak, i teraz cudowne przenikanie, spoko. Kurde, ta gra jest tak zabagowana, że... Dobra, kombinujemy jakoś inaczej. Wracając do tego... do odcinków we ferie. O, przyznaję, zlamiłem sprawę w zeszłym tygodniu. Ale teraz postaram wam się to wynagrodzić i wrzucać odcinki co drugi dzień, tak przez cały tydzień, abyście mieli pewne wynagrodzenie, że nie dotrzymałem obietnicy. I mam nadzieję, że mi się to uda. Jeśli chodzi o nagrywanie i montaż, to nie ma problemu oczywiście. Ale gorzej jest ze sprawą... Gorzej jest ze sprawą nieszczęsnego uploadu mojego, który do niczego się nie nadaje i muszę wrzucać film nawet 8 godzin. Także sami rozumiecie, jak sprawa wygląda. I osobiście, gdy o tym pomyślę, to nawet odechciewa mi się cokolwiek robić. A niestety na lepszy internet u mnie nie ma szans, więc... No cóż... Jest jak jest. A ktoś powie na noc. Na noc też nie chcę tego zostawiać, ponieważ no ten komputer trochę prądu... Dwa psy, lol? Dobra. Ponieważ ten komputer troszkę tego prądu ciągnie. No i niestety nie chciałem zabulić za dużo za prąd. No i mam też, śpię też w pokoju, gdzie mam komputer, pracownię, swoją pseudo-pracownię, że tak to ujmę. I no niezbyt fajnie jest później spać, gdy jest komputer włączony i się odzywa. Skąd to ten drugi pies? Jakiś bug chyba. Spoko. Dobra, i teraz jak na... Siewnik opuść. Jak napełnić ten nieszczęsny siewnik? To dopiero problem. Narobiłem. Dobra. To będzie w takim razie koniec odcinka, który kompletnie mi nie wyszedł. Ostatnio odcinki mi nie wychodzą coś w ogóle. I obiecuję, że zacznę nowy zapis, na którym wszystko ogarnę. I będziemy się widzieć już podczas siewu, gdy nie będzie żadnej faili. Pojadę do miasta, kupię worki i nie będę kupował drugiego traktora i siewnika tego niebieskiego. I będzie troszkę więcej pieniędzy i wszystko powinno być ok. A teraz to już jest tak wszystko sfejlowane, że tu nic nie jestem w stanie zrobić. Więc dzięki za oglądanie, ja się z wami żegnam, cześć!